Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Ja nie wierzę, że jednak ludzka twarz Platformy Obywatelskiej, i zacznijmy jednak, odniosę się do poprzednika, mimo wszystko nie mogę tego tak zostawić. Mowa tutaj jest o 10 tysiącach srebrników, absolutnie nie. Tu jest mowa o jednym. Tu jest mowa o odszkodowaniu 2 miliardów 350 milionów złotych, których ten rząd będzie wypłacał to odszkodowanie za nieudolne poprzednie rządy PO-PSL. To jest pierwsza sprawa. Kolejna sprawa. Za rządów PO-PSL pracownicy kompanii węglowej byli zmuszani do podpisania aneksu odnośnie dobrowolnej rezygnacji z deputatu po przejściu na emeryturę. Sam takie oświadczenie podpisywałem, zmuszany byłem pod warunkiem zwolnienia z pracy po 3 miesiącach, jeżeli się tego nie podpisze, i to było egzekwowane. Mało tego, w 2014 roku w lutym wypowiedziano, i to co ciekawe, wypowiedziano nieskutecznie świadczenie deputatów. Zaskutkowało to kosztami do państwa polskiego w wysokości kilkunastu tysięcy. Rozpraw się odbyło, gdzie ten deputat był przewracany. Dopiero w 2014 roku drugi raz rząd PO-PSL wypowiedział skutecznie deputat węglowy. I o czym my tu w tym momencie mówimy? Mało tego, i tu mówiliśmy o kompanii węglowej. Jastrzębska Spółka Węglowa, w 2009 roku wypowiedziano świadczenie deputatu, a deputat, który był świadczony, był wypłacany na podstawie uchwał zarządu od 2009 roku. I teraz tak, odnosząc się do problematyki samej rzeczonej ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Problemem, które tutaj jest, jest to, że przedsiębiorstwo wypłacające w przypadku 190 tysięcy osób, jest to spółka restrukturyzacji kopalń, ma 10 dni od daty wejścia ustawy w życie na przyjmowanie wniosków. Jest to zdecydowanie za mało. Minimum musiało być 20 dni na przyjmowanie tych wniosków i do tego 7 dni na ewentualne rozpatrzenie. I tu, panie ministrze, chciałbym na to zwrócić uwagę. Zwrócę na to uwagę także na komisji. Złożę odpowiednią poprawkę do tego problemu. Mówiąc krótko, będzie to 19 tysięcy, w obecnym kształcie byłoby to 19 tysięcy wniosków dziennie. Jest to nie do ogarnięcia przy 15 punktach obsługi w samej kompanii węglowej. Jest to duży problem. Kolejna sprawa, 35 tysięcy osób uprawnionych z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, też niestety 10 tysięcy, 10 dni jest to mało. Kolejna sprawa, dodatkowo przedsiębiorstwo wypłacające ma 3 dni na zwrócenie się do spółki, z której osoba uprawniona odeszła na emeryturę w celu weryfikacji. To drugie ma 7 dni na potwierdzenie. Generalnie prosiłbym tutaj w imieniu klubu Kukiz 15 o rozciągnięcie tego czasu na dłużej. W związku z tym jeszcze jedna sprawa, która jest istotna. Kolejna sprawa, należałoby odpowiednio nagłosić jednak i rozpropagować wielu górników, którzy przeszli na emerytury, pojechali w swoje rodzinne strony, zanim podjęli pracę na kopalniach, i tutaj także należy się zastanowić, w jakiej formie, w jakim stopniu, czy listem poleconym, czy na przykład drogą elektroniczną, e-mailową, można by przeprowadzić zgłoszenie takich wniosków o to świadczenie. I tu jeszcze moje pytanie brzmi w tym momencie odnośnie możliwości ministerstwa, możliwości sektora górniczego odnośnie osób, które to świadczenie jednak nie obejmie. Tu mówimy praktycznie o 9 tysiącach osób, czy być może będzie prognostyk w przyszłości. Ja nie mówię teraz, bo to trudna kwota wynegocjowana w tej chwili, czy będzie w przyszłości możliwość jednak uzyskania także świadczenia dla tych osób, którym na podstawie tego projektu ustawy to świadczenie nie będzie należne. Więc tutaj pragnąłbym także odpowiedzi od pana ministra w tej sprawie. I w tym momencie muszę stwierdzić w imieniu klubu Kukiz 15, wnioskujemy o skierowanie do prac w komisji po to, żeby jednak ten projekt udoskonalić i wydłużyć czas na składanie wniosku. Dziękuję bardzo. Dziękuję i pana posła Marka Sowę proszę o zabranie głosu. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. W imieniu klubu poselskiego Nowoczesna mam zaszczyt przedstawić